W ogóle łopatka mi super pasuje. Ty teraz mi powinieneś robić zdjęcia, bo ja wyglądam bardzo insta-friendly. Patrz na to. Doniczka, łopatka, monstera. Tylko ładnego ubrania mi brakuje. Nie zauważyłeś, że ja jakby jestem tutaj operatorem? No ale przydałoby mi się takie zdjęcie. Ale to dobra, to zrobię może jak... Boże, jakie to jest ciężkie. Cześć, witajcie w nowym roku. Zapraszam na kolejny sposób na. Tym razem Vera i Daro pokażą Wam, jak zmienić taką zwykłą terakotową donicę w coś atrakcyjnego, tak żeby takie na przykład niezwykle piękne monstery mogły rozpocząć budowanie Urban Jungle w Waszym domu. Co to jest Urban Jungle? Dowiecie się na najbliższych warsztatach, na które zapraszam Was 28 stycznia. Pamiętajcie, żeby wszystko wiedzieć, musicie subskrybować, lajkować, być z nami na Facebooku, Instagramie oraz tutaj. A tymczasem zapraszam Daro i Werę i zobaczymy, jak sobie poradzą z ozdobieniem, a może zepsuciem tych donic. Zobaczymy na koniec odcinka. Zapraszam. No i jesteśmy w nowym roku. Postanowiliśmy go przywitać hukiem, a mianowicie takim ciekawym... czym? Konfetti w tubie. Zobaczymy, co tam jest, bo no może... spróbuj to odpalić. A co się robi? Się odkręca. Się podobno kręci. O kurde! O! Tego się nie spodziewałam. Nie, że mi ucho teraz piszczy. Ale śmierdzi. Surprise! Nowy rok przywitany. Ta. Cezar posprząta. Musieliśmy się widzieć swoje miny, tak? Odpaliwać to konfetti. Będzie ciekawie. Dobra, lecimy z tym. Cezar posprząta, a my się bierzemy do pracy. Tak. A co dzisiaj robimy? Dzisiaj dekorujemy, zmieniamy zwykłe terakotowe donice w coś miejskiego i innego. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co ty będziesz robić? Ja będę ozdabiać donice. Przygotowałam sobie farbę, przygotowałam sobie barwniki i chcę uzyskać efekt postarzonej donicy. Tak jakby stała w moim ogrodzie na przykład już 25 lat, zanurzona do połowy w ziemi. Chciałabym, żeby ona była taka po prostu styrana życiem. Okej, okay. Moja będzie cała biała i do tego użyję sprayu uniwersalnego, szybko schnącego. I u góry będzie ta część przystrojona, jeszcze nie wiem którą, ale którąś z tych tasiemek. Więc zobaczymy, co z tego wyjdzie. Więc Daro, do roboty. Ja już zaczynam mieszać moją farbę. Przeleję najpierw białą do kubka z myszką mini. I postaram się uzyskać idealny odcień, ale to nie będzie łatwe. Spróbuję go wykombinować z brązowego barwnika i z czerwonego. Jaki jeszcze masz barwnik? Mam jeszcze czarny, ale to na sam koniec. Dobra, to ty tu mieszaj, a ja idę ze sprayem i z moją donicą na malowanie. Dokąd idziesz, Daro? Idę, żeby nie narobić po prostu bałaganu tutaj, bo może być trochę bałaganu. Czyli się historia powtarza z brudzeniem w życiorysie. Tak, brudzeniem w życiorysie. No to idź. Idę. Dobra, bazy już mamy zrobione, jak widać, na załączonym obrazku. Pomalowaliśmy nasze donice i już zdążyły wyschnąć i teraz przechodzimy do następnego etapu. Ja będę teraz postarzać moją donicę. Będę to robiła białą farbą. Taro, nie tak, znowu pomagasz Werze? Nie tak to miało być? No, coś w tym rodzaju właśnie. Z tym brązowym lepiej wygląda, nie? Niż z białym. Tylko ty nie możesz tak ciapać, o, tylko musisz po prostu tak, o. Delikatne ciapki robić. Tak, po prostu dodajesz, o, popatrz. Ty myślisz, Daro, że ja nie wiem tego. No właśnie zauważyłem, że chyba nie, bo tam widziałem, że nie umiesz. Co? Wera sobie tam ciapie, to teraz ja sobie pociapię w moim. Git, już mam zrobione. Co? Daro, to nie wystarczy, za mało fantazyjna i kreatywna jest twoja donica. No i teraz w ruch i idzie wstążka. Z tych dwóch prawdopodobnie wybiorę tą czarną, bo lepiej wygląda. I co, Vera? Bardzo ładnie, Daro. Wiem, thanks. Ale moja będzie bardziej stylowa. Czy to znaczy, że ja muszę sobie odmierzyć? Cyk. Teraz jak ją przymocować? Na początku myślałem o tym, żeby wziąć klej na gorąco, ale taśma dwustronna będzie lepszym rozwiązaniem, bo za każdym razem można sobie ją wymienić i można mieć wstążkę czarną z akcentem folkowym, można mieć różową, na przykład jakby Vera chciała mieć taką donicę, bądź jakąkolwiek inną, więc przystępujemy do pracy.
Ja nie chciałam mieć tak jak ty, że całą wstążkę równiutko w koło, tylko żeby było bardziej fantazyjnie. Tutaj masz białego klina, tutaj masz trochę mniej, tam masz trochę więcej. No twoja doniczka jest jakby miała 100 lat, więc w każdym miejscu może inaczej wyglądać. Dokładnie. Moja doniczka jest taka bardziej... Współczesna? Tak, i bardziej zorganizowana, więc ona nie może być taka, że z jednej strony wstążka będzie wiśnie, z drugiej będzie naciągnięta. Bardzo pięknie, Daru. Od środka też powinieneś to zrobić. Czemu? By fajnie wyglądało z jednej i z drugiej. No nie wiem, no mi by się tak podobało, ale to będzie trudne. Trudne jak trudne, ja tu i tak chcę mech u góry położyć, żeby to jakoś, wiesz, nawiązać do mojego motywu głównego, czyli wszędzie, gdzie się da, można wcisnąć mech. A czy widzisz tutaj mój motyw główny, czyli XD? Słabo. Bo nie jest różowa ta doniczka. No jest taki trochę lekki, taki fioletowy chociaż. No tak lekko tylko. Dobra, chyba tak zostawię, przejdę do tej zieleni może. Bardzo ładnie, a moja taki babol teraz przy tej twojej wygląda. Twoja taka piękna, elegancka i no podróżka. Widzisz. A ja zmierzam w przeciwnym kierunku. No ale taki no wie. Teraz sobie wlałam zielonej farby w kolorze niby mchu, ale okazało się, że to jest taka bardziej limonka. I dodałam tu krople czarnego, żeby pomieszać, żeby wyszedł kolor taki, że niby to jest... jak to się nazywa? Zieleń taka. No. Daro, jaką ty ładną doniczkę zrobiłeś, a nawet dwie. Dziękuję, myślę, że moja doniczka jest ładniejsza, Daro, niż twoja. O takiej mniej więcej myślałam, tylko że ja myślę, że to łatwiej będzie zrobić. Znaczy, no w sumie nie narzekam, aż tak bardzo za dużo roboty nie mam. Ale myślałam, że zrobię 5 minut i do widzenia. Tak, że mam z jednej strony bardziej ciemniejsza. Zaraz sobie moją białą pomaluję, oczywiście twoją, nie? Tak. Dobrze, już wystarczy, Daro. Chociaż nie, ten czarny nadal jest trochę za mało, co? Może zrobię na te kropki. Jak sądzisz? Tu no. Muszę poprawić. Ty, Daro, masz jakąś opinię w temacie? Czy czarnego tu nie jest za mało? Moim zdaniem jest okej. Okay. Mi się też wydaje, że jest akurat. Proszę. To ja tu też sobie postępuję trochę. To teraz Cezar, ty wyjdziesz, my tu będziemy siedzieć, Daro, że niby kończył wstążkę, a ja, że niby już kończę. Nie, nie, wszyscy się dowiedzą, że to ja zrobiłem prawie doniczkę. O, Daro, jak ci idzie przyklejanie wstążki, bo ja tutaj już kończę stemplować. Ja już dawno skończyłem, tylko musiałem tobie pomóc, więc... Jak to? O, popatrz, jak ładnie zrobiliśmy. Ładnie zrobiłam? Ładnie. Ładną doniczkę? Teraz musimy chwilę poczekać, żeby doniczka Wery wyschła i wracamy. Do sadzenia. Dobra, donice zrobione. Zadowolona? Bardzo jestem zadowolona. Zwłaszcza, że dużo jej pomogłem. Ale ja tobie też dużo pomogłam. Oczywiście. Uzupełniamy się. Czas na sadzenie. W nasze doniczki wsadzimy monstery. Tutaj jest jedna i tam jest druga. Zaczniemy od wsypania... kremzytu, ziemi i sadzimy. Chciałabym zauważyć pewien plus mojej donicy i przewagę nad Darka donicą, że mogę ją pobrudzić ziemią i będzie wyglądała jeszcze lepiej. Ho, 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 ho. Ja się postaram, żeby jej nie ubrudzić. Moja doniczka ma jeszcze jedną przewagę nad doniczką Darka. Taką, że jeśli ta monstera się trochę zestarzeje i powypuszcza te korzenie takie, nie wiem czy wiecie jak monstera wygląda później, ona wypuszcza korzenie i one tutaj zwisają z tej doniczki. To te korzenie, które będą tu zwisały, będą się dobrze komponowały z moją doniczką, a z Darka wypasioną, błyszczącą i bialutką to już trochę gorzej. Nawet wypuszczę jednego korzenia. O! Zaraz wam pokażę, tylko muszę odwrócić. Najpierw nasyp! O tak! Będą sobie korzenie tu jeszcze zwisały i już w ogóle będzie... Ubrudziłem sobie doniczkę.
Czyli co? Uzupełniamy teraz mechem? Tak. Mój mech będzie taki niezaładny. Też taki już trochę jakby... Stary. Stary i po przejściach. No bo to jest też prawda, jest już stary i jest po przejściach, nie? No jest trochę, jest. Z kolei Darka będzie bardziej glamour. Tak. To już jak widać, cała kompozycja jest glamour bardziej niż Wery, więc ja użyję mchu poduszkowego, żeby uzupełnić tutaj całą górę. Uzupełniamy. Lecimy z tym. Doniczki są już gotowe, chociaż nie wiem, czy moją widać, bo zasłoniłam, o. Mam doniczkę, wygląda staro, mamy mech, który też już wygląda staro i monstery, która jest większa od Darka monstery. Tak, jest większa od mojej. Moja też doniczka gotowa, w stylu glamour, jak tu już Wera powiedziała, z wypchanym mechem poduszkowym, więc zobaczymy, co na ten temat powie Cezary, co? Jak myślisz, którą wybierze? Moją. Nie, bo nie może wybrać żadnej, bo będzie myślał, że się obrazimy. Dobra. Myślę, że powie, że remis. No to zobaczymy. Ale jeszcze chciałam podkreślić, że tutaj ten korzeń mi świetnie pasuje do tego mchu i w ogóle. No szkoda, że nie masz jeszcze jednego. No, jeszcze z 10 by się przydało. Nie, już było za dużo. Chociaż ja zawsze uważam, że te korzenie monstery są brzydkie, jak tak wystają, ale akurat tutaj będą pasowały. No. Więc jak się wam też nie podobają te korzenie, to może w ten sposób je załatwicie. I ciężka praca Wery i Dara zakończona. Muszę przyznać, bo wy jeszcze tego nie wiecie, ale właśnie wam zdradzę teraz sekret. Te monstery dostałem od Dara w prezencie na święta i dotychczas stały w takich zwykłych, po prostu pospolitych, normalnych doniczkach, a teraz uzyskały jakby zupełnie nową oprawę. Przyznacie, że tak doniczka w stylu, no właśnie, czy to jest styl XD, czy to jest styl glamour, czy to jest styl new folk, o! Tak chyba można go nazwać. Doniczka w stylu New Folk Dara czy postarzana doniczka Wery wyglądają bardzo dobrze. W jednej i drugiej Monstera wygląda świetnie. Można wybierać, a można tak jak ja nie wybierać i cieszyć się obiema. Przypominam, że 28 stycznia możecie zrobić sobie z nami takie właśnie donice. Nie tylko z Monsterą, będą też inne kwiaty do wyboru. Także zaglądajcie na nasz fanpage i szukajcie wydarzenia. Urban Jungle, kreatywny warsztat. Spotkamy się, zrobimy właśnie takie bądź podobne donice i taką donicę będziecie mogli zabrać ze sobą do domu właśnie z kwiatem, także będziecie bogatsi o nowe doświadczenia, super zabawę, spotkanie z nami i donicę z kwiatem. Jednocześnie chciałem was zachęcić, żebyście zaglądali do nas na Patronite'a. Tutaj macie adres, teraz właśnie Darogo tu pewnie wmontował i się ładnie wyświetlił. I wspierali nasze działania, jeżeli chcecie, żeby tych filmów przybywało, żebyśmy mieli więcej sposobów na więcej sekundy dla kwiatów i dodatkowo wrócili do Kocham te rośliny oraz 2 minut dla ogrodu, to potrzebujemy waszego wsparcia. Także jeżeli nas oglądacie, a jeżeli jesteście stałymi widzami, to będzie nam niezmiernie miło, jeżeli zerkniecie i zaczniecie choćby od najniższego progu. Będzie nam naprawdę bardzo, bardzo miło. I dzięki temu będziemy mogli zrobić dla was więcej kolejnych odcinków. A z tego miejsca chciałem też podziękować patronom, którzy byli z nami w zeszłym roku, w 2017. Specjalny wpis o nich znajdziecie na Miejskim Ogrodniku oraz na naszym blogu www.miejskiogrodnik.pl. Dzięki bardzo, zapraszam na kolejny sposób na... A ja biorę moje super monstery i znikam.